Znajdujemy się w parku Shinjuku. Za naszymi plecami rozciąga się Hanami w pełnym rozkwicie. W Shinjuku Gyoen właściwie mieszczą się trzy stylowe ogrody, które rozciągają się na powierzchni prawie 60 hektarów. Ujrzeć tu można trzy style krajobrazów: francuski, angielski i japoński. W ogrodach Shinjuku Gyoen rośnie ponad 20 tysięcy drzew, z których około 1500 stanowią drzewa wiśni. I to właśnie one są główną atrakcją tego parku podczas hanami, przypadającego tu na przełom marca i kwietnia. Być może się powtórzę, ale żadna kamera, absolutnie żadna, nie jest w stanie oddać piękna hanami. Sakura zadziwia kolorystyką. Od różu po różne odcienie bieli. Zachwycające urodą, a zarazem delikatne kwiaty wiśni postrzegane są w kulturze japońskiej jako metafora samego życia, kruchego i ulotnego piękna, które nagle się pojawia i równie nagle znika. To urzekające zjawisko upamiętniono na przestrzeni wieków w nieskończonej liczbie poematów. Powstały tysiące piosenek, rycin i barwnych wzorów zdobiących kimona i przedmioty codziennego użytku. Kwiat wiśni stał się jednym z podstawowych symboli kultury Japonii, kraju kwitnącej wiśni. Do podziwiania hanami, jak i wielu innych japońskich uroków,
powrócimy w drugiej serii naszego cyklu. Tymczasem żegnamy się i jak zwykle zapraszamy na naszego bloga, na którym znajdziecie oprócz prezentowanych tu filmów dodatkowe informacje dotyczące naszej serii. Do zobaczenia!